Tom, holownik. Cześć, Tom. Jedziesz dzisiaj do garażu, podczas gdy dzieciaczki będą się tu bawić? Musicie się trochę uspokoić, małe samochodziki, albo może stać się wam krzywda. Uważajcie na to karuzelę. Zabawa przy niej może być niebezpieczna. Granie w piłkę to dobra zabawa i dobre ćwiczenia. Ale frajda! Pamiętaj, co twój tato mówił o zabawie przy karuzeli. Uważaj, Tom! O nie! Wszystko w porządku? Nie ruszaj się, mały Tomie. Zaraz zawiadomimy twojego tatę. Tom! Mały Tom miał mały wypadek. Wszystko z nim w porządku, ale chyba będzie potrzebował trochę naprawy. Szybko! Jedźmy po niego. O, wygląda na to, że ktoś się nie słuchał. Ale wypadki się zdarzają. Prawda, Tom? Najważniejsze, że wszystko jest w porządku. Tylko trochę się poobijałeś. Wracajmy do garażu. I już jesteśmy. Od czego zaczniemy, Tom? Jego felga prawie odpadła. Najpierw zdejmijmy śruby. Teraz zdejmiemy oponę. Zakładamy nową. Doskonale. To wygląda na trochę zniszczone. Będziemy musieli wymienić cały zderzak. Wow, masz tu niezłą kolekcję zderzaków, Tom. Wszystko gotowe, mały Tomie. Na dziś wystarczy już przygód. Ty i mała Amber powinniście już wracać do domu, prawda, Tom? Do zobaczenia wszyscy! Do zobaczenia w następnym odcinku! Tom,
polownik. Hej Tyson, co dzisiaj porabiasz? Wiedziesz paliwo na stację benzynową? A co to za chaos? To Matt, radiowóz policyjny. Co się dzieje, Matt? Tyson musi się natychmiast zatrzymać? Tyson, zatrzymaj się! Hamuj! W czym problem, Matt? Tyson ma wyciek paliwa ze zbiornika. Gdzie? Na drodze? O nie! To mogło być bardzo niebezpieczne. Lepiej zawiadommy Toma Holownika, żeby nam pomógł. Tom! Hej, Tom! Tyson Cysterna potrzebuje twojej pomocy. Czy mógłbyś się pospieszyć? Paliwo rozlało się po całej jezdni. Jeśli jakiś samochód wpadnie w poślizg, to spowoduje straszny wypadek. Tam są! Zwolnij, Tom, poślizgniesz się! Bardzo dobrze. Teraz jedź ostrożnie. Hej, Tyson! Tom już tu jest, żeby nam pomóc. Zabierzemy Tysona do garażu? Czemu nie? Coś nie tak, Tom? Masz rację. Musimy się upewnić, że droga jest bezpieczna. Co powinniśmy teraz zrobić? Masz jakiś pomysł, Tom? Świetnie! Matt Radiowóz może tu zostać i upewnić się, że inne samochody nie będą tędy jechać. Możesz to dla nas zrobić, Matt? Świetnie! Zabierzmy teraz Tysona do garażu Toma. Czemu nie? Czy to dziura? Masz rację, Tom. Musimy ją zalepić, zanim Tyson gdziekolwiek pojedzie. Masz coś do zalepienia? Świetny pomysł, Tom. A teraz scholujmy Tysona do garażu. Ta taśma nie wytrzyma długo. Dobra robota, Tom. Pa, Matt. Do zobaczenia wkrótce. Już prawie jesteśmy. Jeszcze tylko trochę. Co najpierw zrobimy, Tom? Bardzo dobrze. Naprawmy dziurę w cysternie Tysona. Jak najlepiej będzie ją zalepić? Czy to spawarka? Świetny pomysł, Tom. Czy będziesz potrzebował gogle ochronne? Ostrożnie, Tom. To będzie bardzo gorące. Idealnie. Czy jest jeszcze coś, w czym mógłbyś pomóc Tysonowi? Czy to pompa paliwa, Tom? Dobry pomysł. Wypełnijmy Tysona paliwem, które stracił przez tę dziurę. Idealnie! Świetna robota, Tom!
Czy to już wszystko? Tyson może ruszać w drogę? Czemu nie? Och, widzę. Tyson jest cały pokryty paliwem. Lepiej go oczyśćmy. Co powinniśmy do tego użyć? Sprayu? A może ścierkę? Wypróbujmy gąbkę, Tom. Wspaniale! Tyson wygląda jak nowy! Czy jesteś teraz zadowolony, Tyson? Wyglądasz świetnie! Pa, Tyson! Pa, Tom! Do zobaczenia! Może jest na placu zabaw? Nie, tu go też nie ma. Tom, zobacz! Znaleźliśmy go! Szybko do niego! Cześć, Matt! Nic się nie martw. Tom jest tu, żeby ci pomóc. Super! Teraz zabierzmy go do garażu. Od czego teraz zaczniemy, Tom? Mam pomysł! Wymieńmy silnik. Wymontujemy ten stary i zamienimy go na nowiutki, błyszczący silnik. Widziałeś gdzieś taki nowy silnik dla Matta, Tom? Ten wygląda idealnie. Jak jeszcze możemy pomóc Tomowi? Masz rację. Zamieńmy mu koła. Ale żeby to zrobić, musimy najpierw trochę podnieść Matta. Które wybierzemy? Może te? Chyba są za duże. A może te? Też nie, przecież to koła od roweru. O, te! Właśnie te będą idealne. Zamontujmy je więc. Co jest, Tom? Oczywiście. Nowiutki, obrotowy kogut dla Matta. Cóż za świetny pomysł. Wow, Matt. Wyglądasz jak nowy. Tom, jestem pod wrażeniem twojej pracy. Do zobaczenia później. Tom, jesteś w tym najlepszy. To na razie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować!
Lokomotywa Troy! Cześć, Troy! Dobrze się bawisz? Tylko uważaj! Och, Troy, ta jezdnia nie należy do najlepszych, prawda? Masz rację. Musimy udać się do miasta samochodów i znaleźć kogoś do pomocy. Okej, ruszajmy! Tylko spójrz na te wszystkie kontenery. Każdy ma w sobie inny pojazd. A który nam pomoże w wyrównaniu tej drogi? Aha, myślisz, że walec załatwi sprawę? Zabierzmy go zatem ze sobą i sprawdźmy. Okej, już jesteśmy. Wspaniale, Troy. Zaczynajmy. Najpierw rozładujmy wszystko. Czy czegoś nam nie brakuje, Troy? No oczywiście, potrzebujemy jeszcze walca. Wow, to już prawie gotowe. Witaj, walcu! Tak się cieszymy, że z nami jesteś! Jak masz na imię? Steve? Witaj w mieście samochodów, Steve! Troy, zadaniem Steve'a będzie wyrównywanie nawierzchni. Czy pomożesz nam to naprawić? Użyj swojego walca, żeby wyrównać drogę. Tak jest. Już prawie zrobione. Jeszcze trochę tutaj. Hej, Steve! Billy Bulldozer potrzebuje twojej pomocy, żeby jeszcze coś wyrównać. Chodźmy tam! O, wow! To definitywnie wymaga naszej uwagi. Pomożesz, Steve? Wow! Wielkie dzięki! Wszystko wygląda znacznie lepiej! Pa, Steve! Do zobaczenia następnym razem!
Do zobaczenia, przyjaciele! Transformers Carl! Cześć, Frank! Dokąd jedziesz? Wyglądasz na zmartwionego. Gdzie jedziesz ugasić pożar? Lepiej się pośpiesz. Uważaj na siebie, Frank. Musisz dojechać tam prędko, aby tylko nie mieć wypadku po drodze. Zobacz, tam jest Matt. On ciebie woła, Frank. Widocznie wie, gdzie jest pożar. Och, widziałeś ten pożar, Matt? I chcesz pokazać Frankowi, jak tam dojechać na skróty? Świetny pomysł. Lepiej zawróć, żeby Frank mógł za tobą ruszyć. W drogę! Ogień może łatwo się rozprzestrzenić. O nie! To nie jest mały pożar. Całe szczęście, że ten budynek jest pusty i nie ma w nim nikogo. Myślisz, że zdołasz to ugasić, Frank? Te płomienie są naprawdę duże. Czy powinniśmy znaleźć Carla, żeby on mógł zawiadomić super ciężarówkę? Okej, do dzieła! Carl, Carl! Wybacz, że przeszkadzamy, ale to jest bardzo ważna sprawa. Frank potrzebuje ugasić wielki pożar i przydałaby mu się pomoc. Czy super ciężarówka może nam pomóc, Carl? Świetnie, zatem zróbmy to. Wow, ta jaskinia jest niesamowita, Carl. Który pojazd przetransformujesz się teraz? Oczywiście! Wywóz strażacki! To jest to! Czas na transformację! Carl, transformuj się! Wspaniale! Jesteś czerwony jak prawdziwy wóz strażacki! Wow! Wyglądasz zupełnie inaczej! Zatem w drogę! Matt! Hej, Matt! Jest już super ciężarówka! Biedny Matt! Nie widziałeś go, jak przejechał? Czy możesz teraz pokazać super ciężarówce drogę do pożaru? Tędy, super ciężarówko! Włącz syreny! Mam dobrą wiadomość, Frank! Super ciężarówka jest tu, żeby nam pomóc! Dobra robota, Frank. Dobra robota, super ciężarówko. Pracując razem, zdołaliśmy ugasić ten pożar. Teraz możecie w spokoju odpocząć, Frank i Matt. Teraz już nic nam nie zagraża. I Carl, to znaczy super ciężarówko, ty możesz już wrócić do domu i kontynuować słuchanie muzyki. Dziękuję, przyjaciele.